Witajcie na kanale poświęconym tematyce walki duchowej i ochrony przed złowrogimi wpływami. Naszym celem jest podniesienie świadomości na temat zagrożeń duchowych, które czyhają na nas każdego dnia. Wierzymy, że kluczowym elementem obrony jest zaufanie Bogu i rozwijanie duchowej siły, aby przeciwstawić się wpływom ciemnych mocy. Witam na kanale Efezjan 612, czyli na kanale, który głównie poświęcony jest tematyce walki duchowej. Dziś chciałabym podzielić się z Państwem tym, czym zalewają nas media, książki, filmy, czyli wiedzą tajemną, która przemycana jest w formie, można to nazwać, nowej Ewangelii prawdy, która jest rzekomo przed nami ukrywana. Najczęściej przemycana ona jest w formie nauk związanych z ruchem New Age. Niewiele osób, które są mocno zaangażowane w tego typu praktyki, czyli mam tu na myśli medytację, reiki, jogę, wiedzą, że te nauki mają korzenie mocno okultystyczne. Mam nadzieję, że część tej wiedzy przekażę. W dalszej części chcę opowiedzieć świadectwo człowieka, który nawiązał kontakt z bytami niematerialnymi, które chciały go indoktrynować i tajemniczać. Jak ta historia się zakończyła i kim okazały się owe byty, z którymi nawiązał kontakt ten człowiek? Zachęcam do przekonania się tego i wysłuchania tego nagrania. Na początku warto sobie przypomnieć słowa szatana, który skierował je do Ewy, kiedy zachęcał ją i kusił do tego, aby zerwała owoc zakazanego przez Boga drzewa. Brzmiały one: na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy z jego zjecie, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Diabeł, ojciec kłamstwa, zwiódł pierwszą kobietę i obiecał jej, że stanie się Bogiem. Podobne obietnice możemy znaleźć w książkach i naukach związanych z ruchem New Age, że każdy ma w sobie cząstkę Boga, którą możemy w sobie obudzić, że dzięki czakrom otworzy nam się trzecie oko i będziemy mieć większe możliwości i umiejętności. Tak naprawdę nie są to nowe nauki. W niektórych starożytnych szkołach gnostyckich nauczono, że istnieje dwóch bogów. Ten zły to Jahwe, a ten dobry Lucyfer, który miał dobre intencje, wślizgnął się niepostrzeżenie do raju i objawił człowiekowi zakazaną wiedzę. Doktryna, że szatan jest dobry, przeważa przede wszystkim u satanistów. Doktryna o tym, że człowiek może obudzić w sobie Boga, sięga już starożytności, a przede wszystkim hermetyzmu, czyli ruchu, nurtu filozoficzno-religijnego. Człowiek już wtedy był przez ten ruch postrzegany jako odzwierciedlenie wiecznego kosmosu, który jest stworzony do odkrycia jedności z nim, a w konsekwencji do odkrycia własnej boskości. Kiedy te nurty zaczęły być popularne w naszych czasach? Właśnie podobne idee cieszyły się wielkim zainteresowaniem i popularnością przede wszystkim przez Towarzystwo Teozoficzne, które zostało założone w 1875 roku przez Helenę Bławacką, która przy okazji należała do jednej z róż masońskich. Etymologia słowa teozofia pochodzi od dwóch greckich słów, czyli od teos i sofia, czyli od mądrości pouczającej od Boga. Ale ta mądrość była skierowana wyłącznie do wybranych, do tajemniczonych. Teozofia łączyła w sobie wiele innych nurtów, m.in. astrologię, alchemię, gnostycyzm, czy elementy religii wschodniej. Nawiązując dziś współcześnie do książek takich jak Rozmowa z Bogiem czy innych przekazów channelingowych, można powiedzieć, że nie jest to nic nowego. Lucyferyzm stał się jednym z elementów myśli okultystycznej i teozoficznej.
Helena Buławacka w liście z 8 maja 1877 roku skierowanym do swojej siostry Nadii tak opisywała swoje opętanie mistyczne. Przychodzi ktoś, owija się wokoło mnie jak chmura mglista, a potem nagle wytrąca mnie z mojego ciała. Nie jestem już Heleną Pietrowną, lecz kimś innym, urodzonym w innej części świata, silnym i potężnym. Ja sama zaś, jak gdybym spała podczas tego lub była ogłuszona. Jestem nie w moim ciele, lecz obok niego. Jak gdybym była tylko nicią z nim złączona i nie mogła odejść daleko jak na dwa kroki. W innych razach widzę wyraźnie wszystko, co czyni moje ciało. Rozumiem i pamiętam, co ono mówi. Postrzegam pobożną część i onieśmielenie na twarzach Olkota i innych. Zauważam, jak mistrz spogląda na nich z góry moimi oczami i mówi do nich. Mówi moim cielesnym językiem, ale nie moim mózgiem, lecz swoim własnym, osłaniającym mój mózg jak obłokiem. Podczas tych stanów po prostu jakiś byt przejmował kontrolę nad jej ciałem i pouczał innych zgromadzonych należących do tego towarzystwa, indoktrynował i wtajemniczał, więc obecne nauki wywodzące się z channelingu nie są niczym nowym. Jak wspomniałam na początku, mają swoje korzenie w okultyzmie. Do 4 podstawowych twierdzeń teozofów należały takie tezy jak: po pierwsze, byt jest jednością. Byt ma 2 aspekty: pozytywny i negatywny. Pozytywna jest świadomość, negatywna substancja. Po drugie, nie ma martwej materii, cały kosmos jest żywy. Po trzecie, człowiek jest mikrokosmosem, to znaczy, że zawiera w sobie wszystko, co jest zawarte we wszechświecie. Po czwarte, istnieje prawo Hermesa lub Boga Tota, jak u góry, tak i na dole. Buławacka tak mówiła o bycie, w który wierzyła. Nasze bóstwo to tajemnicza moc ewolucji i inwoluacji, wszędzie obecna, wszechpotężna, a nawet wszystko wiedząca siła twórcza. Buławacka twierdziła, że wielcy prorocy jak Budda, Mahomet, Sokrates, a nawet Jezus wyznawali teozofię i głosili nauki dla ogółu oraz nauki ezoteryczne tylko dla wtajemniczonych. Helena mówiła, że na świecie pojawi się nauczyciel świata, mistrz, który niegdyś zamieszkiwał ciało Buddy i Jezusa. W ostatnich latach założyła ona wydawnictwo o nazwie Lucifer. Chyba nikt nie ma złudzeń do tego, kogo ona uważała za mistrza, kto ma się kiedyś zjawić, pojawić. Uczennicą Buławackiej była Alice Bailey, jedna z czołowych postaci ruchu New Age, która napisała naprawdę wiele książek. Oto kilka wierzeń i doktryn, która propagowała Alice Bailey. Ewolucja duchowa. Bailey wierzyła w duchową ewolucję ludzkości, która prowadzi do coraz większego oświecenia i zrozumienia duchowego. Twierdziła, że każda dusza przechodzi przez cykle reinkarnacji, by rozwijać swoją świadomość. Hierarchia mistrzów. Podobnie jak Buławacka, Bailey uznawała istnienie duchowej hierarchii, to jest wielkich mistrzów lub mistrzów mądrości, którzy nadzorują i kierują ewolucję świata. Te istoty miały pomagać ludzkości w jej duchowym rozwoju. 7 promieni. Bailey rozwijała koncepcję 7 promieni, które są manifestacjami energii kosmicznej wpływającej na życie ludzkie i ewolucję. Każdy promień ma różne właściwości i związane z nim typy osobowości oraz ścieżki duchowe. Nowa era. Bailey twierdziła, że ludzkość wkracza w nową erę, erę wodnika,
która będzie charakteryzować się większą duchowością i harmonią. Era ta miała zastąpić dotychczasową erę ryb, która była zdominowana przez materializm i konflikty. Planetaryczne i kosmiczne prawa. Nauczania Bailey podkreślały istnienie uniwersalnych praw rządzących kosmosem, takich jak prawo przyczyny i skutku, prawo karmy oraz prawo przyciągania. Znaczenie medytacji. Bailey promowała praktykę medytacji jako sposób na nawiązanie kontaktu z wyższymi energiami i przyspieszenie osobistego rozwoju. Podkreślała również znaczenie służby innym jako kluczowego elementu duchowego postępu. Rozwój intuicji i mentalnych zdolności. Nauczanie Bailey zalecały rozwój intuicyjnych zdolności mentalnych jako środki do lepszego zrozumienia duchowych praw i osiągnięcia wyższej świadomości. Te doktryny były prezentowane przez Bailey w różnych książkach i tekstach, które miały na celu nie tyle nauczanie, ale przede wszystkim przekazanie wiedzy mistycznej w bardziej dostępnej dla wszystkich formie. Bailey zachęcała do otwarcia trzeciego oka, które nazywała oko na czole lub oko mądrości. Według jej nauk trzecie oko to narząd percepcji psychicznej, które umożliwia widzenie i zrozumienie duchowych i energetycznych aspektów rzeczywistości, które nie są widoczne dla zwykłych zmysłów. W jej dziełach otwarcie trzeciego oka wiąże się z rozwojem wyższych stanów świadomości i jest często przedstawiane jako klucz w drodze do duchowej ewolucji. Bailey uważała, że prawidłowe otwarcie i używanie trzeciego oka można osiągnąć przez medytację, praktyki duchowe oraz pracę nad własnymi myślami i emocjami. Ostatnio bardzo mocno promuje się tego typu praktyki duchowe, tłumacząc, że są one znacznie lepsze, a dzięki nim można sobie rozwinąć ukryte zdolności, jak na przykład jasnowidzenie. Niewiele się mówi o tym, że tego rodzaju praktyki duchowe prowadzą tak naprawdę do opętania demonicznego i dlatego być może one są tak promowane. Jak wiemy z Pisma Świętego, to szatan jest księciem tego świata. Chciałbym tu zacytować pewne słowa z naprawdę okultystycznych ksiąg i ksiąg magicznych, ale trochę się obawiam, że mogliby mi tutaj ten kanał całkiem zablokować, ale sama przeglądałam książki satanistyczne i wprost tam było napisane, że jeśli człowiek praktykuje właśnie te pewne elementy duchowości, zwłaszcza wschodu, czyli medytuje, oddycha w pewien sposób, to tak naprawdę otwiera się na demony, które przejmują kontrolę nad jego półkulą mózgu. No ale nie chcę tu promować i podawać tytułów, gdzie takie rzeczy piszę, więc chcę się teraz skupić na historii, która jest opisana w książce pod tytułem Byłem opętany, jak zostałem uwolniony z mocy diabła. Napisał ją pewien Francuz. Nie wiem, ile on ma dzisiaj lat, ale chyba jest w podeszłym wieku. W ogóle Francja to jest taki kraj, gdzie bardzo mocno od dawnych czasów popularne są właśnie, nie wiem, seanse spirytystyczne, wiedza tajemna. Dużo jest tam ugrupowań religijnych, które mają tak do końca wykrzywioną tą religię, czyli chrześcijaństwo jest też mieszane z magią, podobnie jak w Brazylii. Książka zaczyna się od opisu tego, w jakim środowisku znajdował się młody Michel w latach 60. Pracował on jako wychowawca w zakładzie medyczno-wychowawczym w jednym z francuskich miasteczek. Poza pracą Michel spędzał dużo czasu w gronie swoich przyjaciół, którzy relaksowali się przy dużej ilości używek, takich jak narkotyki, alkohol. Jak wspomina Michel w książce, nasz cel zawierał się w kilku słowach, które często powtarzaliśmy. Musimy poczuć dreszczyk emocji. Podczas jednego z takich spotkań zdecydowali się dla zabawy zorganizować seans. I co zaskakujące jest właśnie w tej publikacji, w tej książce, w tym świadectwie, nie posiadali oni żadnej magicznej księgi,
nie używali jakichś zaklęć, nie mieli nawet tej tablicy Ouija. Traktowali to jako dobrą zabawę, w trakcie której po kolei każdy pytał po prostu: duchu, jesteś tu? Jak wynika ze wspomnień autora książki, doświadczyli oni manifestacji obecności nieznanych im bytów. Michel był świadkiem tego m.in. jak stolik sam uniósł się w powietrzu i wirował. Nie zrobiło to na nim jednak wielkiego wrażenia, ponieważ jego przyjaciele nie wierzyli po prostu w nic, byli ateistami, nie wierzyli ani w diabła, ani w Boga. Powtarzali po prostu te seanse dla dobrej zabawy. Słyszeli podczas nich pukania. I poprzez te pukania starali się nawiązać kontakt z tymi istotami, aby za pomocą dwóch bądź jednego stuknięcia odpowiadali oni tak albo nie. W miarę postępu pytań i większej ilości seansów spirytystycznych, no to te duchy podawały się za dusze zmarłych. Aby nawiązać jeszcze lepiej kontakt właśnie z tymi bytami, wpadli oni na pomysł, że włączą do seansów spirytystycznych litery z gry Scrabble. Byty te opowiadały o tym, jakie miały życie, w jaki sposób umarły. Niektóre opowieści były smutne, makabryczne, opowiadały o alkoholizmie, morderstwach, o samobójstwach. Jednak na pytanie, gdzie się znajdują, nie mogły one udzielić żadnej odpowiedzi. Mimo tylu duchowych przeżyć, Michel nie wierzył ani w Boga, ani w żadną inną ideologię. Jego matka była bardzo religijną osobą, a jego ojciec był sceptyczny wobec wszelkich nauk religijnych. Michel jako nastolatek powiedział sobie, że Bóg nie istnieje i trzymał się po prostu tego. Życie upływało mu po prostu na skupieniu się na pracy. W latach 70. Michel zawarł związek małżeński. Mimo nowych obowiązków i, można powiedzieć, wstąpienia na nową drogę życia, jego styl życia nie uległ zmianie, dalej imprezował, dalej zażywał narkotyki, dręczyły go inne uzależnienia, dalej obracał się w środowisku hippisowskim. Pierwszą taką poważnym doświadczeniem, które zmieniło jakoś trochę jego podejście do tych spraw, była śmierć jego matki, która zmarła w latach 80. na raka. Zaczęli umierać również jego przyjaciele, którzy albo sobie odbierali życie, albo przedawkowali. Jego ojciec zmarł kilka lat później, po śmierci jego matki. I pierwszy raz na grobie rodziców tak naprawdę tego mężczyznę zaczęły dręczyć myśli, że jak nikt nie ma, to on już nigdy nie spotka swoich rodziców. Zaczął się zastanawiać nad tym, czy spotka swoich przyjaciół, czy nie. Jego małżeństwo nie było szczęśliwe, przeżywał kryzys, w końcu ono się całkiem rozpadło. Radość Michelowi dawały tylko jego dzieci, a konkretnie dwójka chłopców w wieku 9 i 7 lat. Mężczyzna był przygnębiony, miał własną przyszłość, czuł się samotny. I ze względu na te myśli, które miał na grobie, postanowił wstąpić do sklepu ezoterycznego, w którym zakupił wahadełko. Postanowił dla zabawy użyć je raz jeszcze i zobaczyć, czy uda mu się nawiązać kontakt z tamtym światem. Więc rozłożył na stole litery Scrabble'a, jak do dawnych lat, i zaczął zadawać na głos pytanie, czy możecie mi pomóc. W tym momencie zauważył, że wahadełko zaczęło samo się kołysać, ale najbardziej zadziwiające było to, że wahadełko samo zatrzymywało się nad różnymi literami, z których mężczyzna odczytał: powiedz mi, czego szukasz. Michel zapytał ducha, kim jest, a ten odpowiedział hasłem: tamten świat. Potem wyjaśnił: jestem duchem, który żył dawno temu. Przekazy od owych duchów były bardzo chaotyczne, jednak Michel bardzo zaangażował się w te seanse. Stało się to dla niego nawykiem, wracał z pracy i po prostu wyciągał wahadełko.
wierzył, że przez tego typu praktyki dotknie nieznanego. Przełomowym momentem był wieczór, kiedy duchy przekazały mu taką treść. Teraz będziemy mogli komunikować się bez wahadełka. Michel zapytał, jak do tego dojdzie. Duchy odpowiedziały, będziemy mówić bezpośrednio w tobie. Duchy wyjaśniły mu, że odtąd będą mówić wewnątrz jego klatki piersiowej, a nawet przejmować kontrolę nad jego ciałem oraz strunami głosowymi. Pierwszą nauką, jaką mu przekazały, były to, że żaden diabeł nie istnieje, a one przyszły do życia Michela dla jego dobra. Byty mówiły Michelowi o swoich poprzednich wcieleniach. Zostały one odesłane z powrotem na ziemię, ponieważ zostały przywiązane bardzo mocno do osób żyjących. Według ich ideologii duchy zmarłych były przywiązane do każdej osoby. Żyjące na ziemi i połączone z nimi duchy tworzyły coś w rodzaju rodziny. W oczach króla duchów, którego tożsamości nie chciały zdradzić, rodzina biologiczna była niczym. Nie miała żadnego znaczenia. Duchy dzieliły się na kilka kategorii. Jedne były bardziej inteligentne, drugie mniej. Ale do Michela, który był pewnego rodzaju wybrańcem, przyszła sama elita. Mężczyzna poprzez kontakt z bytami zmienił swoje życie. Zaczął unikać kontaktu z innymi ludźmi. Chciał jak najwięcej czasu poświęcić na kontakt z istotami niematerialnymi. Duchy wmawiały mu, że on jest pierwszym człowiekiem, który korzysta z bezpośredniego wsparcia duchów. Byty obiecywały mu cuda. Jeden z nich zapewnił, że Michel odzyska ciało 25-latka i że nigdy nie umrze. Czy te słowa nie przypominają państwu słów szatana w ogrodzie Eden? Że stanie się jak Bóg, że będzie nieśmiertelny? Duchy całkiem zdominowały życie mężczyzny. Opowiadały mu o królestwie duchów. Zabraniały mu oglądać telewizji czy czytać kryminałów. Kiedy Michel próbował się zbuntować, nie słuchały tego. Potrafiły wywołać w jego ciele tak wielki ból, że nie był w stanie on się przeciwstawić i się ostatecznie poddawał. Zabroniły mu one również źle się odżywiać i brać jakichkolwiek używek. Ktoś by mógł pomyśleć, o, naprawdę, wtajemniczony człowiek, przecież te byty chciały dla niego dobrze. Ale potem się okaże, jaka była prawda. Michel przede wszystkim chciał się dowiedzieć, gdzie jego rodzice się znajdują. Duchy opowiedziały, że on ich odnajdzie, aby się o to nie martwił. Że niebawem na świat przyjdzie król, który zaprowadzi porządek na świecie. A on, jako wierny poddany temu królowi duchów, będzie odpowiednio wynagrodzony. Będzie miał młodość, piękno, a nawet specjalne moce. Będzie miał takie zdolności jak owy duch. Będzie wiedział wszystko. Będzie potrafił czytać ludziom w myślach. W początku wszystko to fascynowało Michela, ale z czasem słyszenie głosów stało się dla niego uciążliwe. Byty przeszkadzały mu w pracy. Nie pozwoliły mu nawet przygotować ważnej dla niego prezentacji. Obiecały mu pomoc, ale w trakcie prezentacji, kiedy Michel ją przedstawiał, niewiele pomogły. Kolejnym, można powiedzieć, fortelem było to, że duchy powiedziały, że Michel ma teraz moce. Jedna z koleżanek pracy narzekała na to, że jej mąż cierpi na bóle pleców. Michel, zapewniony i utwierdzony przez byty, że ma dar
że wystarczy, że on dotknie tego chorego. Powiedział koleżance, że ma pewne dary i chciałby się spotkać z jej mężem. Pojechał tam, chciał wypróbować owe duchy, ale nic się nie wydarzyło. Kiedy dotknął tego mężczyznę, ból nie ustąpił. Można powiedzieć, że został przez nie wykiwany. Z kim tak naprawdę on miał do czynienia? Postanowił to wypróbować i udał się na stację kolejową, gdzie próbował udać, że idzie popełnić samobójstwo. Duchy go nie powstrzymały. Więc to sprawiło, że zaczął się zastanawiać, z kim on naprawdę miał kontakt. Mężczyzna był świadkiem tego, jak owe duchy potrafiły wpływać na nastroje jego bliskich. Michel właśnie spędzał czas ze swoimi kolegami. Nagle usłyszał głos w głowie, który mówił, że u jednego kolegi będzie wywołana depresja, u innego radość, a u trzeciego jeszcze inny nastrój. Michel zobaczył po chwili, jak wesoły kolega w jednej chwili robi się smutny, a inny wesoły. Przeraziło go to, że te byty mają taką moc. W pewnym momencie zdecydował, że on nie chce tych nieproszonych gości, że musi się ich pozbyć. Najpierw, jak każdy człowiek przekonany do nauki, udał się do psychiatry. Poinformował, że on zadarł z pewnymi siłami i chciał pomocy. Jednak psychiatra przepisał mu leki, które w ogóle mu nie pomogły. Więc poszedł do innego gabinetu, gdzie mężczyzna, który z nim rozmawiał, go obsługiwał, był przerażony. Powiedział, że on nie może mu pomóc, że pomóc mu może tylko egzorcysta. I prosił go o to, aby nigdy więcej nie przychodził do jego gabinetu. Michel postanowił, że musi spotkać się z księdzem, musi szukać pomocy jakiegoś duchownego. I wtedy stał się przełom. Owe istoty, duchy, które były tak przyjazne, przestały ukrywać, kim naprawdę są. Powiedziały mu: do tej pory cię okłamywaliśmy. Bóg rzeczywiście istnieje, ale nasz król to nie jest on. W dalszej części książki jest opisane, jak Michel znajduje pomoc u duchownego, zostaje uwolniony od złych mocy. Koniec książki bardzo mnie rozczarował, dlatego jeśli chcecie, to możecie oczywiście zakupić sobie tą książkę, która brzmi tytuł Byłem opętany, jak zostałem uwolniony z mocy diabła. Książka nie jest droga. Mnie dalsze te części tej książki jakby zakończenie nie przekonało. Nie ma tam jakichś opisów, że rzucało go po ścianach czy coś w tym stylu. Po prostu mnie to zastanowiło, czy ten człowiek naprawdę wyszedł z tego, bo jak już uznał, że jest nawrócony, no to miał pewne historie, które były dla mnie wątpliwe, czy został całkowicie uwolniony. Ja tylko chcę powiedzieć, że wiele osób z Polski i zagranicy zakłada kanały na YouTubie i twierdzą, że są bardziej uduchowieni. Zachęcają do zakupu drogich kursów. Chcą wtajemniczać wybrańców. Ostatnio zmarł człowiek o nazwisku Gajdziński, który mówił, że ma kontakt z tamtym światem. No, wątpię, żeby miał kontakt z tamtym światem, ale z demonami na pewno miał. Także wiele osób zachęca do stosowania pewnych praktyk, które mają korzenie okultystyczne, które tak naprawdę otwierają człowieka na furtkę, na świat duchowy. Jeśli macie takich znajomych, to proszę ostrzeżcie ich. Ja zawsze mówię tym ezoterykom, żeby zaczęli sobie czytać po prostu publikacje satanistów, bo to jest jedno i to samo. Niech poczytają sobie publikacje Crowleya, Laveya z książkami, które mają w domach. To jest czysty satanizm, po prostu pod inną nazwą. Szatana łatwo zaprosić do domu, nawet nieświadomie, przez tego typu praktyki, ale trudno się go pozbyć. Na przykład wiele osób jest zaangażowanych w jogę. Jest bardzo ciekawe świadectwo Agnieszki Gryglewicz na YouTubie, więc zachęcam do wysłuchania i ostrzegania takich osób. Jeśli znacie takie osoby, ostrzegajcie. Jeśli nie wiecie, jak je ostrzegać, to się po prostu módlcie, aby Bóg dał im mądrość i wyrwał ich z tego ezoterycznego świata, które tak naprawdę jest siedliskiem demonów. Dziękuję za wysłuchanie tego nagrania.